Dzień dobry w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy już sobotę. Nagrywam daily vloga, bo nie nagrałam w ogóle weekly w tym tygodniu. Muszę wam powiedzieć, że jeszcze byłam trochę przeziębiona. Wczoraj już było ok. Tam chcesz iść też na boso? Zaraz pójdziemy, poczekaj chwilkę, dobra? Boso. Jak już mogliście zauważyć, byłam sobie na podwórku, pochodziłam po trawie na boso, Oli teraz też chce, więc zaraz z nim pójdę, naprawdę przecudowny urok, jest tak piękna pogoda u nas w końcu, bo naprawdę ostatni tydzień też był, nie jest źle, paskudny, że tak powiem, a dzisiaj jest tak pięknie. Ogólnie założyłam sobie taką bluzeczkę i mam też moje kolarki, ale ciepło jest, zdecydowanie za ciepło, na pewno będę musiała się przebrać, nawet założę chyba dzisiaj jakąś sukienkę, bo naprawdę ma być piękna pogoda i miejmy nadzieję, że już tak zostanie. Dzisiaj mamy też w planie palić sobie grilla, ma przyjechać brat Łukiego z narzeczoną, także sobie później spędzimy razem ten czas. Później pojedziemy na pewno po kwiaty, zaraz muszę zjeść jakieś śniadanie, bo jeszcze nic nie jadłam. No i zobaczymy, jak ten dzień nam się potoczy, także zapraszam do oglądania tego daily vloga. Uwierzcie mi, że jest cudownie pochodzić sobie tak po trawie z samego rana. No zobacz, jakie fajne. Fajnie tak na bosaka? Tak. Oli jest w piżamie dosyć grubej, także teraz musimy się iść przebrać, myszko, bo jest ciepło. Dzisiaj będzie taka piękna pogoda cały dzień, w końcu. Robię sobie teraz śniadanie i przygotuję sobie po prostu takich kilka rzeczy na talerzu. Mam tutaj twarożek, awokado, pomidory, ogórka świeżego, do tego sobie jeszcze pokroję ogórka kiszonego i tak sobie zjem. Oli będzie zaraz jadł gofra, bo wczoraj robiliśmy, zostało mi jeszcze ciasta, także już mi się tutaj nagrzewa gofrownica. No i tak, i co będziemy robić, Oli? Myślę, że musimy pojechać po kwiaty świeże. Co ty na to? Nie, nie, nie. Także tak, śniadanko. Myślę, że zrobię też... Co tam się stało? Myślę, że zrobię sobie też później sałatkę brokułową do tego grilla. Zobaczymy. Mam dwa brokuły. Także trzeba będzie... Także trzeba będzie to wykorzystać. O, już mi się nagrzało, także robimy gofra. Wow. Wow. I tak wygląda moje śniadanie. Brakuje mi tutaj tylko jajka. Wszystko poleję sobie oliwą z oliwek i mamy przepyszną oliwę z Włoch. Można ją jeść samym pieczywkiem. Zostało nam chyba jeszcze tylko w spiżarni dwie oliwy i tak się śmiejemy z Łukiem, że zawsze jak nam się kończy zapas, to trzeba będzie koniecznie odwiedzić to państwo. Mamy w planie w tym roku jechać. Mieliśmy być tak naprawdę na święta wielkanocne, ale się pochorowaliśmy z Olim. Także nie pojechaliśmy, ale myślę, że jeszcze w tym roku przynajmniej taki jest plan, że odwiedzimy to państwo. Zapomniałam przed śniadaniem zażyć swoich suplementów, także teraz musimy sobie to nadrobić. Mam tutaj spirulinę, chlorellę i oczywiście kolagen do wypicia. Także sobie to teraz zrobię i muszę trochę tutaj odkurzyć. Myślę, że też poskładam sobie już wszystkie zajączki, bo już po świętach, także trzeba będzie to ładnie zapakować w karton. Zajączka nie będzie, tak. Trzeba już pochować. Tutaj już sobie poskładałam wszystkie rzeczy na Wielkanoc. Pójdę tylko po karton i będziemy mogli to popakować. Coś trzeba będzie nowego wymyśleć. I nie wiem co. Na pewno ten wianuszek powieszę sobie na drzwi, bo on jest taki, wiecie, wiosenno-letni. Myślę, że bardzo ładnie będzie tutaj wyglądał. Nawet od razu sobie go zawiesimy. Byliśmy już po kwiaty, nazbieraliśmy białe i żółte. Myślę, że zdecydowanie wystarczy. Nie nagrywałam tam nic, bo strasznie wieje wiatr. Jest przepiękna pogoda, naprawdę mamy 25 stopni.
ale troszkę wieje. Przyjechaliśmy sobie teraz pokarmić kaczki, bo mieliśmy sporo chleba. Szkoda, aby się zmarnował. Zobaczcie tylko, ile tutaj jest stokrotek. Przepięknie. Tutaj też mamy dzisiaj imprezkę, jest jakiś fest. Ogólnie jutro rozpoczyna się półmaraton, zaczynający się chyba z Bad Dürkheim, z tego co się dowiadywaliśmy, i chyba właśnie tutaj się kończy. Fajnie, chciałabym kiedyś przebiec półmaraton, ale póki co w ogóle nie trenowałam. Bardzo mało trenowałam, bardzo mało biegałam, więc może za kilka lat i ja się tutaj wybiorę. Aby ukończyć taki maraton, na pewno trzeba mieć silną wolę i nastawienie psychiczne na pewno odgrywa tutaj dużą rolę, bo no nie wątpię w to, że jest to mega wysiłek. Ja czasami biegnę te 3 km i tak jak nie biegałam przez dłuższy okres czasu, no to ciężko mi jest. A co dopiero te 20 ponad kilometrów. Więc myślę, że muszę sobie postawić taki cel w życiu, że kiedyś muszę zaliczyć półmaraton. Kiedyś się do tego przygotuję. Dopiero co weszliśmy sobie do domu i biorę się od razu za przygotowanie rzeczy na grilla, bo trochę tutaj chcę przygotować. Łuki pojechał na zakupy. Będziemy robić chlebek ziołowy z Thermomixa. Zrobię też taką przepyszną fetę z bakłażanem i z pomidorkami. I jeszcze mam w planie zrobić sałatkę brokułową, bo mam dwa brokuły i chciałabym sobie to wykorzystać. Także zrobimy. Mam tutaj brokuł. Poprosiłam Łukiego, aby mi kupił jeszcze paprykę i kilka takich rzeczy. Także bierzemy się za przygotowanie, bo tak jak mówię, za niedługo pewnie mają przyjechać, a tak naprawdę mamy przygotowane dopiero mięso. Tutaj mam też te tacki i tutaj zrobimy sobie właśnie fetę. Myślę, że zrobię takie dwa, bo będzie nas tutaj 4 osoby plus Oli, to myślę, że dwie trzeba zrobić. Także bierzemy się teraz do pracy. W pierwszej kolejności przygotujemy sobie chlebek, bo on będzie potrzebował jednak chwilę na to, aby wyrosnąć, także robimy najpierw chleb. Tutaj przygotowałam sobie już na sałatkę i brokuły już robią mi się na parze, łącznie z jajkami. Tutaj mamy masełko do chlebka, a tutaj już jest ciasto na chlebek, także teraz sobie to rozwałkuję i posmarujemy masłem. I wkładamy do piekarnika, będzie chlebek gotowy, także już mogę sobie to przygotować, muszę tylko nastawić piekarnik. Thank you.
Mam już tutaj prawie wszystko przygotowane. Czekam jeszcze na naszych gości, bo Łuki zapomniał kupić pieczarek, a chcę zrobić szaszłyki. Mamy tutaj mięsko. Tutaj mam szaszłyk już dla Oliwiera z kurczakiem. Sałatka brokułowa. Do tego mamy fetkę z bakłażanem, z pomidorem, z papryką, cebulą i oczywiście dużo ziół. Tutaj nasz chlebek, oliwki i tutaj warzywa przygotowane do szaszłyków. W kolejnym dniu postanowiłam, że połączę sobie wczorajszy vlog z dzisiejszym, bo wczoraj nie nagrałam zbyt dużo materiału, także teraz wychodzimy sobie na rower i zabieramy Was ze sobą. Jest przepiękna pogoda, nawet nie wiem, czy mi jest ta kurtka potrzebna tak naprawdę, bo naprawdę jest pięknie, ale myślę, że jak będę jechać na rowerze, to może trochę wiać, także sobie wzięłam, jak nie, no to ściągnę. Także teraz wychodzimy i zabieramy Was ze sobą. Jeszcze nie wiem, gdzie pojedziemy, ale na pewno w jakieś fajne miejsce. Jest tak ciepło, że zdecydowanie chyba muszę ściągnąć sobie tą kurtkę. Co ty myślisz? Tak. Ty nie bierzesz żadnej bluzy? Ja żadnej bluzy nie biorę. Kotek jest 25 stopni. Tak? Nie mam zegarka. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Jest zamknięta droga. Cała Weinstrasse jest zamknięta, dlatego że dzisiaj biegnął ten półmaraton. A nie bus! Bus jedzie, oh no! No, potrafię się zorganizować, co? I trzeba omijać. A my jedziemy tam daleko. Jedziemy teraz na lody, tak? Na lody. Na lody? Wyczekane lody przez Oliwiera już całą drogę mi mówił, że chce lody i lody. Także mamy nasze lody. Ja mam cytrynę i czekoladę, a Oli? Czekolada i co to jest na dole? Wald. Coś tam. I dobry ten lód? Leśne smaki. Ja tata? No spróbuj. Tato ma wanilię. Wanilię, no spróbuj. Dojechaliśmy na miejsce. Oli koniecznie chce pójść tam, gdzie jest strumyk. Także zaraz pojedziemy, ale najpierw chwila przerwy. Mamy arbuza, jakieś owoce, wodę. Siedzimy tu chwilę i będziemy wracać. Zobaczcie tylko, jak pięknie zakwitły się te drzewa i tutaj jest cała alejka i przepięknie to wygląda, naprawdę. Wróciliśmy już do domu i będę kończyć tego vloga. Chciałabym, aby dzisiaj jeszcze pojawił się na kanale, także lecę domontować tą końcówkę i będę się żegnać. Mam nadzieję, że taki spontaniczny daily vlog Wam się podobał. Nie nagrałam weekly, ale myślę, że już jutro zacznę nagrywać, także widzimy się już w przyszłą niedzielę. Pa!